Wiecie, to co mówiła Basia i później Agnieszka, to w ogóle tak jakby proroczy wstęp do tego, co ja wam chcę powiedzieć. Ja wam w ogóle chcę opowiedzieć o sobie i o tym, jak ja wpływam i jakie to jest dla mnie ważne. Mój mąż prawie od roku mówi, głosi o wpływie. Mój syn wyszedł tydzień temu i powiedział, że osoba wpływu to jest osoba publiczna i wszystkim znana. Ja głoszę na ulicy i są świadectwa na internecie. I z takiej perspektywy też jestem znana, ale ja kiedyś też zrozumiałam, że miejsce, w którym żyję, to jest miejsce mojego lokalnego wpływu. I tam nie ma drugiej takiej osoby jak ja. I ja tam mogę wpływać i mogę być tam znana. I to jest tak dla mnie jakby moja parafia. A ja tam jestem jak proboszcz. Poznaję tych ludzi i chcę, żeby oni poznawali mnie. Przyszłam kiedyś do Boga i powiedziałam mu, podejmuję taką decyzję, że mnie tam będą znać. I że ja będę do nich mówić, będę do nich głosem i będę głosić. Zaraz pojawiła się sytuacja, pojechałam do Krawcowej. To jest taka osoba, do której przyjeżdża się gdzieś blisko z okolicy, żeby podłożyć jakieś spodnie czy coś takiego. Spotkałam tam pana. Stabilnego wieku. Na podjeździe stał jego samochód. Mówię, widzę, bardzo drogi, dobre terenowe, nowe auto. Siedzi tam pan. Gdy weszłam do tej Krawcowej, widziałam, że coś się z nim dzieje. Wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałam co. Nie miałam takiej przyczyny do rozmowy, żeby jakoś go zagadać. Odebrałam swoje rzeczy, wyszłam do samochodu. Było gorąco, odpaliłam samochód, opuściłam szyby. Siedzę, mówię, nie mam w ogóle przekonania, żeby stąd odjechać. Siedzę w tym samochodzie, patrzę, idzie ten człowiek. Doszedł do swojego samochodu i wsiadając, coś bardzo głośno powiedział, ale że mój też pracował, nie słyszałam co. I mówię do niego, przepraszam, krzyczę, nie słyszałam, co pan powiedział. On, przepraszam panią, ale zakląłem strasznie, wsiadając do samochodu. Ja mówię, tak? Mówię, a czemu pan tak zaklął? Mówi, uderzyłem się ręką w kierownicę, już leci mi krew, jestem chory. Więc ja krzyczę do niego teraz ze swojego samochodu przez te szyby, ale wie pan, nie musi tak być. Ja mogę do pana przyjść, położyć na pana ręce, pomodlę się o pana i będzie pan zdrowy. I on coś do mnie odkrzyknął. Ja znowu nie słyszę, bo już pracują dwa samochody. Ja mówię, nie słyszę, co pan do mnie mówi. A on do mnie krzyknął, bo wie pani, ten, kto nie wierzy, to temu już nikt nie pomoże. Tak chce, niech pani przyjdzie. Ja mówię, to ja w ogóle lecę. Mówię, Boże, mówię, jaką on ma wiarę. Mówię, jak z tą kobietą chorą na krwotok. Tak jego wiara uzdrowiła go. Mówię, tylko położę ręce. Pomodliłam się o tego człowieka. Okazało się, że był po przeszczepie nerki, a na skutek sterydów, które dostawał, wystarczyło, że się mocniej czegoś dotknął, ale leciała krew z jego skóry. I mówię do niego, proszę pana, mówię, my się nie znamy. Mówię, ale ja mieszkam tutaj w okolicy i chcę, żeby pan mnie znał. Ja jestem Julita ze Strzeniówki. Nie powiedziałam mu, jak mam na nazwisko, bo mówię, może nie zapamięta, może będzie to tylko jakaś jedna osoba z wielu, ale że ja mieszkam w jakiejś okolicy pod Warszawą i jest mnóstwo dookoła małych miejscowości i zobaczyłam, że lokalni politycy są często znani tak, to ten stamtąd, a to ten stamtąd i o nich częściej ta lokalna społeczność rozmawia nawet niż o jakichś centralnych osobach. Oni są tam znani, ich życiem się żyje, tym co oni robią, jak się zachowują. Często jak grzeszą, czy mają dobrze, czy źle, ale o nich się dużo rozmawia w lokalnej społeczności. Mówię, to ja też chcę, żeby tak o mnie mówili, żeby mówili o tym, co ja robię, że poznałam tego Jezusa. I mówię do niego, ja jestem Julita ze Strzeniówki. A pan do mnie mówi, a ja Henryk z Nowej Wsi. Mówię, super. Mówię, to proszę o mnie pamiętać. Mówię, bo ja jestem Julita ze Strzeniówki. Łatwo mnie będzie znaleźć. Mówię, chciałabym, żeby mówił o tym wszystkim, tak? Że jak ktoś przyjedzie do tej mojej miejscowości i zacznie mnie szukać, to łatwo mnie będzie znaleźć. Będzie wiedział już, gdzie szukać. Miejscowość nieduża, tak? Podjęłam po prostu taką decyzję, tak? Że ja chcę. Że chcę być w tym miejscu osobą wpływu. Mam coś takiego w ogóle w sobie, że gdy słyszę, że ktoś w mojej obecności skarży się, że coś go boli, że jest źle, że jest nieszczęśliwy, że coś się stało, to we mnie się podnosi. I to nie chodzi o to, że ja nie chcę tego słuchać, ale we mnie się podnosi. Mówię, Boże, on w mojej obecności gloryfikuje swojego Pana. I to nie jest mój Pan. To jest inny Pan. Mówię, najczęściej jego Panem jest diabeł. Mówię, ale ja nie mam na to zgody, żeby on w mojej obecności gloryfikował swojego Pana. Bo ja chcę mu powiedzieć, że mój Pan jest większy niż ten i że nie musi tak być. I najczęściej otwieram swoje usta, bo ja wykorzystuję to jako przyczynę do tego, żeby mu powiedzieć, Jezus za ciebie umarł. Nie musi tak być. Nie musisz być chory.
Nie musisz chodzić w swoich jakichś zniewoleniach. Nie musisz się bać. Wykorzystuję w ogóle każdą okazję. Każdą okazję reaguję, żeby powiedzieć o królestwie. To traktuję to jako przyczynę tylko do tego, żeby zacząć. I od razu mówię do niego, że może być inaczej, że znam Jezusa. Ja mam w ogóle różne dni, tak? Jestem mamą i jestem żoną. Czasami jest tak, że gdzieś jesteśmy z moim mężem i dzieje się jakby jedna rzecz za drugą, zewnętrzne takie usługiwanie. Ale na co dzień ja jestem mamą i jestem żoną. I wykorzystuję te moje codzienne dni do tego, ażeby tam, gdzie idę, szerzyć to królestwo. Czasami jest taki zwyczajny dzień, jak kiedyś pamiętam, był wtorek. Odwiozą dzieci do szkoły. Muszę posprzątać, ugotować obiad, zrobić zakupy, ale tam, gdzie stawiam swoją stopę, tam szerzę królestwo. Pojechałam na nasz regionalny rynek. Olbrzymie skupisko ludzi. Stoję w kolejce, pani sprzedaje jajka. I mówi, jak strasznie ją boli głowa. A we mnie się podnosi. Mówię, nie mogę tego słuchać. Jednemu sprzedaje i mówi, drugiemu sprzedaje i mówi, a ja się uparcie na nią patrzę. Przyszła moja kolej i ona nadal mówi, jak ją boli głowa. A ja do niej mówię, ale wie pani, nie musi tak być, bo jak ja na panią położę ręce, to pani będzie zdrowa, bo Jezus za panią umarł. Mój lokalny wpływ, mój region, pomodliłam się o tą kobietę, ona mówi, dziękuję, w ogóle tak można? Ja mówię, tak, tak można, tak można. Z tego rynku jadę dalej, bo robię zakupy. Pojechałam do sklepiku. Wchodzę, rozmowa o pogodzie, a ja tylko czekam. Czekam na jakąś sposobność, żeby dalej uwolnić tego Jezusa. I pani mówi, taka pogoda, się przeziębiłam. Ja mówię, nie musi tak być. Nie musi tak być. Mówi, wie pani, że jestem tutaj często, robię u pani zakupy. Mówiłam, że mam dzieci. Mówi, nie musi tak być, bo ja poznałam Jezusa. Modlę się o chorych, a oni są uzdrawiani. Mówię jej świadectwa, gdzie modlę się o ludzi, oni naprawdę są uzdrawiani. Mówię, miałam łza w piersi, zostałam uzdrowiona, bo Jezus na krzyż to poniósł. Chce pani, położę na panią ręce, będzie pani zdrowa. Patrzy na mnie, mówi, nie, no chcę, pewnie, że chcę. Pomodliłam się o nią. Wyszłam z tego sklepu. Mówię, Boże, mówię, dziękuję ci, kolejna w ogóle osoba, zwyczajny dzień. Wiecie, gdy wstajesz rano, czasami nic się nie zapowiada, co będziesz robił, ale ja mówię, idę i wiem, że mogę, tak? Że mogę więcej. Odebrałam dzieci ze szkoły, jadę z córką na zajęcia. Chodzi na konie, jesteśmy w Stadlinie, wieczór chłodno. Instruktorka, która prowadzi jej zajęcia, słyszałam już kiedyś, że ma problemy z kolanami. Stanęłam, chwilkę z nią rozmawiam. Ona mówi, mam problemy z kolanami, brakuje mi tam jakiejś mazi, nie mogę jeździć, nie mogę skakać na koniach. Ja do niej mówię, wiesz, nie musi tak być. Mówię, może jeszcze nie wiesz, ale ja się modlę o chorych w imieniu Jezusa. I oni są uzdrawiani. I dzieją się znaki i cuda. Mówię, chcesz? Pomodlę się o ciebie. Chodź. Jesteśmy na zwykłym padoku, tak listopadowy jakiś dzień. Gdzieś na polu. Podeszła do mnie w tym półmroku. Położyłam na nią ręce. Wiecie, są takie momenty, które się później zapamiętuje chyba do końca życia. Pamiętam, jak pochyliła głowę i takie ciche westchnienie wyszło z niej ust. Nic się tak naprawdę jakby nie stało. Ale ja na to upatrzyłam, mówię, Boże, przybliżyło się do niej królestwo, dotknęło ją i jakby coś spadło z niej. I te ciche westchnienie, to tak jakby spadł ciężar. Spotkałam ją później, parę tygodni później, mówi, wiesz co? Mówi, robię przysiady. Mówi, wiesz, robię przysiady. Mówię, super. Mówię, bardzo się cieszę. Pamiętam, poszłam do takiej restauracyjki tam i spotkałam mężczyznę. Miał olbrzymiego siniaka na oku. Mówię, co ci się stało? A nic. Mówię, nie, no nie odpuszczam. Mówię, to są właśnie moje przyczynki do rozmowy. Mówię, co ci się stało? Upadłem, bo mam taką chorobę, że czasami mam atak, padam. I jestem nieprzytomny wtedy. Mówię, nie musi tak być. Mówię, jestem tutaj. Widzisz mnie często. Mówi, wiesz, że przyjeżdżam z dziećmi. Przechodzę z mężem. Mówi, posłuchaj, ja głoszę Ewangelię na ulicach. Głoszę do ludzi. Modlę się o chorych. Oni są uzdrawiani. Nie musisz z tym chodzić. Mówi, teraz dlatego, że tu jestem,
Bóg przychodzi do ciebie i mówi, że możesz być zdrowy. Przybliżyło się do ciebie królestwo. Wykorzystuję każdą okazję. Zobaczcie, no, to jest mój normalny dzień. To są moje codzienne obowiązki. Nie poszłam gdzieś do jakiegoś miejsca. Nikt mi jakiejś usługi nie załatwił. Nikt mnie gdzieś nie zaprosił na coś. Po prostu mój codzienny dzień. Idę i szerzę królestwo. Moja codzienna usługa. Zwyczajny dzień z mojego życia. Ten wpływ. Zwyczajny, codzienny. Czasami są takie dni. Czasami są też takie dni, że gdzieś faktycznie z mężem jedziemy i coś się dzieje. Ale też wykorzystujemy to, żeby szerzyć. Pamiętam, nie tak dawno pojechaliśmy z mężem do domu starców. Pojechaliśmy się modlić o starszą kobietę. Wiecie co, weszliśmy do tego domu starców, weszliśmy do tej sali i ja się popłakałam. Mówię, Boże, w ogóle odwracam głowę, mówię, nie chcę, żeby ci ludzie to widzieli. Mówię, przyjechałam się o nich modlić. Jakąś też siłę do nich zaprezentować. Mówię, ale to, co widzę, sprawia, że po prostu płaczę i staram się schować w ogóle gdzieś tą głowę. Mówię, żeby nawet tego nie widzieli, bo to, co tam zobaczyłam, to bardzo głęboko dotknęło mnie w sercu. Pomodliliśmy się o tą kobietę i na łóżku obok były jeszcze dwie. Jedna spała siedząco, ale druga nie. I bardzo intensywnie na nas patrzyła. I ja bardzo chciałam, żeby jakoś z nią porozmawiać. Miałam wrażenie, że jest zła, że tam jesteśmy. Nie wiedziałam, mówię, co to ją do niej powiedzieć w ogóle. I ona na nas patrzyła i ja się zaczęłam na nią intensywnie patrzeć. Mówię, sprowokuję ją. Niech cokolwiek powie. Będę się na nią kapić. I patrzę na nią. I ona w pewnym momencie mówi, bo tamta pani zabiera soczki. Ja mówię, słucham? I zaczynamy rozmowę. Ona mówi, bo wie pani, my się tutaj modlimy o pani koleżankę, ona będzie zdrowa. A mój mąż spojrzał na nią, chce pani, pomodlimy się o panią też. Ona spojrzała na nas, mówi, a właśnie, że chce. Mówi, tak chcę, pomódźcie się o mnie. Mówi, ja tego potrzebuję, zobaczcie, 2 lata leżę na tym łóżku, nie mogę chodzić. W pełni sprawna umysłowo, mówi, 2 lata, tak jestem jak w takim więzieniu. Mówi, pomódźcie się o mnie. Powiedzieliśmy do niej, może pani chodzić, może być pani zdrowa, będzie pani chodzić. Ona, tak będę, mówi, tak będziesz. Tak będziesz. W ogóle wyszliśmy z tego domu starców. Dużo mówimy nieraz o domach dziecka. Te dzieci potrzebują Jezusa. Silnie działa tam duch odrzucenia. Patrzymy na ten dom starców, tam jest to samo. Tam jest jak w domu dziecka. Tam bardzo silnie działa duch odrzucenia. Ludzie wychodzili na korytarze, żeby nas zobaczyć. Tam nikt nie przychodzi. Czasem może przyjdzie rodzina, ale tam nie ma ludzi. Tam były puste korytarze. Wychodzilibyśmy tam jakimś zjawiskiem. W ogóle weszliśmy sami, mówię do mojego męża, posłuchaj, mówię, ci ludzie w tych domach starców kiedyś byli rodzicami. Kiedyś byli młodzi i sprawni. Ale teraz są nikomu niepotrzebni. I świat o nich zapomniał. I nie chce o nich pamiętać. Mówię, ale zobacz, my tu jesteśmy. Bo Bóg o nich pamięta. Dlatego nas tam posłał. Mówię, Boże, mówię, jaka potężna może być służba tam, do tych ludzi. Część z nich tak naprawdę już jest, jak to się mówi, u progu, tak? Swojego życia. Gdzie pójdą? Jak nie pójdziemy, to większość z nich pójdzie do piekła. Możemy do nich zanieść Ewangelię. Mówię, Boże, Ty nas tam wysłałeś. Ty o nich pamiętasz i są do ciebie tak cenni, jak te dzieci w domu dziecka. Pamiętam, że z tego domu starców pojechaliśmy z Michałem do szpitala, do naszego przyjaciela. I ten przyjaciel ma panią profesor, która się nim opiekuje, która jest osobą wierzącą. Ale że ja wszędzie chcę zostawić jeszcze coś więcej. Bo często wiem, że moje poznanie jest większe nawet niż tych osób wierzących. Słyszałam, że jest osobą wierzącą. Mówię, Boże, mówię, to w ogóle chcę też jej coś zostawić. Przyszła ta pani, zaczęliśmy rozmawiać. Mówię, bardzo się cieszę, proszę pani, że pani się opiekuje naszym przyjacielem, bo pani jest naszą siostrą w Chrystusie. Spojrzała na mnie, mówi, siostrą w Chrystusie? Ona chyba pierwszy raz to usłyszała. Mówię, tak, pani jest siostrą w Chrystusie, pani wierzy w Jezusa. Tak, wierzę. To jest pani brat. Mówię, zostawiłam ją z czymś nowym, czymś więcej.
bo wszędzie stawia moją stopę, chcę zostawić, wiecie, ten ślad. Pojechaliśmy z tego szpitala na ewangelizację pod Politechnikę. Dalej idzie dzień, trochę inny, zewnętrzny, tak? Ale dalej chcemy mieć ten wpływ. Szukamy tych możliwości. Pojechaliśmy pod tą Politechnikę. Ja akurat głosiłam i widzę starszego pana, który stoi na przystanku i się przygląda. Słucha. I mój mąż miał przekonanie, żeby do niego podejść. A ja na ulicy opowiadam świadectwa. Nie tylko moje spotkanie z Jezusem, to jest ważne, ale opowiadam o tym, że kładę ręce na chorych, a ludzie są uzdrawiani. Mówię, że miałam guza, że zostałam uzdrowiona, że modliliśmy się o ludzi, że zostali uzdrowieni, że modliłam się o kobietę, położyłam ręce na jej kolano, miałam mieć sztuczny staw jakiś w kolanie, jakąś część, ale została uzdrowiona. Mówię o tym do ludzi, bo ja zrozumiałam prostą rzecz. Gdy ja do nich o tym mówię, to oni stoją i słuchają, bo oni tego nie słyszeli. Oni myślą, że Bóg nie działa. Myślą, że się nie porusza. To jest dla nich tak, jakby oko nie widziało, ucho nie słyszało. Ja mówię, muszą to usłyszeć. Mówcie do ludzi na ulicach o tym, jakie rzeczy dzieją się pod waszymi dłońmi. Jakie rzeczy przez was czyni Bóg. Oni naprawdę o tym nie wiedzą. Ostatnio byliśmy w Pruszkowie. Mówiłam to samo. Patrzę na ludzi. Stoją się, zatrzymują. Patrzą tak, jakby nie do wiary. Oni tego nie słyszeli. Ale głosiłam wtedy na tej ulicy i mówiłam właśnie o uzdrowieniach. I stał ten człowiek i słuchał. Podszedł do niego mój mąż, bo miał przekonanie, żeby podejść. Okazało się, że ten człowiek ma raka i jechał do lekarza, do szpitala. Pamiętam, patrzę, mój mąż się modli o niego, położył na niego ręce. Człowiek w ogóle zdjął czapkę, pochylił się. To dla niego to było. Przybliżyło się królestwo. Mam też drugie takie same świadectwo, gdy mówiłam na ulicy, że zostałam uzdrowiona z raka. Podszedł pod uniwersytetem do mojego męża człowiek i powiedział, że lekarze mu powiedzieli, że ma raka i że nie ma dla niego ratunku i przyszedł tu na spacer. Mówi, może ostatni raz. I mój mąż się o niego pomodlił i odszedł w wielkiej radości. Odszedł podniesiony, z wiarą w to, że został uzdrowiony. Bo usłyszał o tym, jak mówiłam, zostałam uzdrowiona z raka. To może też być twój cud. Mówcie o tym. Naprawdę to bardzo ludzi dotyka i pokazuje im to, jaki jest Bóg, jak wielkie rzeczy czyni w naszym życiu. Pamiętam, że wieczorem tego samego dnia pojechałam znowu z moją córką do Stadniny. Zachodzę tam, patrzę, impreza. Weszłam, mówię do właścicieli, a co to za impreza tutaj? Mówią, wigilia. Mówię, super, patrzę, sami mężczyźni w tej drugiej salce. Dobra, mówię, to jest moja parafia. Na dzisiaj moi wierni tam balują w tamtej salce. Więcej piją niż jedzą. Mówię, patrzę, mówię, wybrałam stolik, usiadłam przy takim stoliku z moją herbatą, który był naprzeciwko drzwi z salki, z której oni muszą wyjść. Tak, żeby wychodząc musieli się nadziać na mnie. Tak, żeby wychodząc nie mogli mnie nie zauważyć. Mówię, siadam tam, najbliżej, naprzeciwko drzwi. Mówię, Boże, poprawiłam włosy, mówię, szal, mówię, dziękuję Ci, że ja w ogóle dzisiaj się umalowałam, mówię, że jakoś wyglądam, nie jak jakieś czupiradło, mówię, nie jak jakiś biedny prorok, bo mogą nie zwrócić uwagi i się nie zatrzymać. Mówię, Boże, dziękuję Ci, wiem, jakie to jest ważne, zawsze będę to wiedziała. Mówię, i siedzę, i czekam w ogóle, mówię, niech wychodzą. Mówię, ja tu siedzę i czekam, tu jestem posłana. I wychodzą jeden, drugi, trzeci, ich tam było chyba z 20 paru. Patrzą się na mnie, mówi, siedzi takie tu zjawisko naprzeciwko drzwi. Siedzę i czekam. Mówię, niech któryś mnie Boże zaczepi. Mówię, ja wiem, że ja jestem odpowiednią osobą w odpowiednim czasie. Ja wiem, że ja mam odpowiednie do nich słowo w tym czasie. Mówię, niech zaczną mnie zaczepiać. Niech się dosiadają. Parę minut minęło. Przyszedł jeden, drugi. Przepraszamy Panią, można się dosiąść. Mówię, pewnie, niech się Pan dosiądzie. Mówię, kolega też. I koledzy ci dwaj jeszcze niech się dosiądą. Usiedli, zajęli całą ławkę naprzeciwko. Mówię do nich, panowie, mówię, a co wy tu robicie? Wigilię mamy, a czym wy się zajmujecie? O budowy do wagonów buduję. Mówię, super, mówię. A nie chcecie wiedzieć, czym ja się zajmuję? A czym się pani zajmuje? Mówię, a ja, wiecie, głoszę Ewangelię i duszpasterzem jestem i modlę się o chorych i wyganiam demony. Siedzą i patrzą na mnie. Mówię, naprawdę.
prawdę mówię i to nie jest przypadek, że się spotykamy. A jeden z nich do mnie, bo z Pani takie światło w ogóle biło. Ja mówię, tak, bo to ten Jezus. Bo my czegoś takiego, bo ja czegoś takiego nie widziałem i musiałem się dosiąść. Mówię, i super. I dlatego, mówię, dlatego, że Jezusa znam. I głoszę do nich Ewangelię. Jeden do mnie mówi, ja takich rzeczy nie słyszałem, co w ogóle Pani do mnie mówi. Ja w ogóle wypiłem parę kieliszków, mówię, ale ja naprawdę nie słyszałem. Mówię, czy jest jakiś namiar na Panią? W ogóle, żebym mógł posłuchać więcej i zobaczyć. Ja mówię, pewnie. A ten kolega, który był najbardziej, wydawało mu się taki hop do przodu i wyluzowany, jak został sam, mówi do mnie, bo wie Pani, ja od wielu lat, a miał może z 60, mówię, noszę się z takim pytaniem, które chcę zadać Bogu, ale nie wiem, czy usłyszę od Niego odpowiedź. Ja mówię, ale powiem Ci, że usłyszysz i powiem Ci, jak usłyszysz. Albo przyjdzie do Ciebie człowiek, tak jak teraz jestem ja i powie coś do Ciebie i Ty będziesz wiedział, że to jest słowo od Boga. Albo będziesz miał takie silne wewnętrzne przekonanie i też będziesz wiedział. I to będzie odpowiedź na Twoje pytanie. On, a skąd Ty to wiesz? Ja mówię, bo ja go znam. Tak Ci odpowie. Tak będziesz słyszał. Pamiętam, stali z boku, później słyszałam, nie wiedzieli, że ja słyszę. I rozmawiają między sobą. No, dobre, co? Jezusa głosi, a my myśleliśmy, że ona jest stewardesą. Dobre. Śmiałam się z tego, bo kiedyś marzyłam, żeby zostać stewardesą. Wiecie co, przez to, że w ogóle nas znają też w okolicy, że my kiedyś w ogóle coś takiego zrobiliśmy, że zebraliśmy wszystkich naszych sąsiadów do nas do domu i zrobiliśmy im ewangelizację. Wtedy jeszcze Paweł, bo tak umieliśmy, ale bardzo chcieliśmy, żeby się ponawracali. Ale przez to, że nas znają, to oni w ogóle wiedzą, gdzie wracać. Mieliśmy taką sytuację, i to jest odpowiedni moment, żeby złożyć Wam z tego w ogóle świadectwo, że zadzwoniła do mnie nasza sąsiadka. Mówi, dzwoni do mnie. Rozmawiałyśmy kupę czasu. Mówi, co się stało? Myślę, rozmawiamy. Mówię, myślę, to niemożliwe, żeby dzwonić do mnie na tak zwany small talk, pogadać tylko sobie. Mówię, coś tu musi być. I na koniec ona do mnie mówi tak, posłuchaj, bo jest taka sytuacja. Mówi, mój brat, cioteczny, w Pruszkowie, dostał zawału serca, upadł, był 7 minut nieprzytomny i jest na ojomie i lekarze mówią, że nie ma dla niego szans. W skali jakiejś tam Glasgow, w której lekarze sobie ustawiają na 4%, a 15% to już człowiek w pełni sprawny. I powiedzieli, że jutro go przeniosą do hospicjum. I tak sobie pomyślałam, bo mówię, miałam taki sen, śniło mi się cały czas. Mówi, ja już nie wiem, czy ja spałam, mówię, w nocy, czy nie spałam. Mówi, cały czas widziałam jakieś światło. Widziałam światło. I to światło do mnie mówiło, że ja mogę mu pomóc. I gdy się obudziłam, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to było, żeby zadzwonić do ciebie, że to z tobą mam się skontaktować. Ale żeby to zrobić, ona musiała nas znać, musiała o nas wiedzieć w naszym lokalnym terenie. Zadzwoniła do mnie i mówi, czy wy możecie się pomodlić? Ja mówię, tak, ale tylko jeżeli, mówię, pojedziemy tam. On mówi, ale ja nie wiem, czy wpuszczą. Ja mówię, to powiedz lekarzom, że pastorzy przyjeżdżają. Oni nie mogą odmówić. Muszą wpuścić na usługę duszpasterską. Mówię, niech rodzina tak powie. I ona mówi, dobra, to ja do nich dzwonię. Po 15 minutach do mnie odzwania. Mówi, załatwione, jedziecie jutro. Mówi, godziny są tylko pomiędzy 14 a 18 godziny odwiedzin. Mówi, musicie przejść przez specjalną śluzę, bo to jest taki ojom. Ja mówię, dobra, jedziemy. Pamiętam, w ogóle ja się modlę, jak wiem, że będzie jakaś taka sytuacja, się w ogóle modlę o to. Ja chodziłam i modliłam się. Przynajmniej 2 godziny dziennie spędzam w samochodzie. Jeździłam tym samochodem, mówię, Boże, mówię, jak tam będzie w ogóle? Jak ja się tam zachowam? Co ja w ogóle tam będę robić? Mówię, zapomniałam ją zapytać, jak ten człowiek się nazywa. Mówię, Boże, jak on się nazywa? Siedzę i sobie myślę, Piotrek się nazywa, Piotr. Ale następnego dnia, godzinę przed tym, jak ona miała przyjechać, skręcam pod dom, a Duch Święty do mnie mówi, a jeśli on się nie nazywa Piotrek, tylko Grzesiek? Mówię, to on się nazywa Grzesiek. Mówi, coś sobie, mówię, sama chciałam stworzyć. Mówię, on się nazywa Grzesiek. Przyjechała ta koleżanka, mówię do niej, jak się on nazywa? Ona, Grzesiek. Ja mówię, to ty. Mówię, to ty. Szukam ciebie i odpowiadasz. Jedziemy z nią do tego szpitala. A ja myślę, mówię, Boże, mówię, nie byłam jeszcze na takim oddziale, mówię, na takim trudnym. Modliłam się nawet o dziecko, które miało glejaka, ale mówię, na takim nie, mówię, ten człowiek leży i wiadomo, że jest nieprzytomny. Mówię, jak ja się mam tam zachować? Mówię, co ja mam tam zrobić? Jak mam do niego podejść? A Duch Święty do mnie mówi, prosta rzecz, czy uważasz,
że on jest żywy, czy uważasz, że on jest umarły? Ja mówię, dla mnie on żyje. Dla mnie on jest żywy. Mówię, to jakbyś się zachowała, gdybyś przyszła do człowieka, który jest żywy? Ja mówię, przywitałabym się z nim. To przywitaj się z nim. Przyjdź i się z nim przywitaj. Weszliśmy na ten oddział, chwilkę porozmawialiśmy wcześniej z rodziną. Podeszłam do łóżka, mówię, patrzę, leży człowiek do połowy zakryty prześcieradłem, u góry goły, poprzyklejane jakieś dziwne rzeczy, kilka monitorów, nie wiadomo o co chodzi na tych monitorach, rura z buzi, jakieś rurki, żyłki. Podeszłam do niego, mówię, Boże, położyłam rękę, mówię, jaki jest ciepły, mówię, żywy. Mówię, Grzesiu, ja się nazywam Julita, przyjechaliśmy się o ciebie modlić z mężem w imieniu Jezusa i ty będziesz zdrowy. Pomodliliśmy się o niego. Gdy się modliliśmy, praktycznie nic się nie stało, tylko oczy mu zaczęły się lekko ruszać. Wyszliśmy, powiedzieliśmy o tej rodzinie, słuchajcie, on będzie zdrowy, on będzie żył, musicie to wierzyć, nie dopuszczajcie do siebie, grama śmierci, niech nikt do was nie mówi innych słów. Mówię, jeżeli lekarze coś uwolnią, obróćcie się później i zwiążcie te słowa. Następnego dnia dostaję SMS-a od tej koleżanki, która nas tam zawiozła, mówi, ja nie wiem, co wy tej rodzinie powiedzieliście, ale oni zostali w takiej pełnej euforii nadziei i nic ich z tego nie wybija. Oni inaczej mówią. Ja mówię, królestwo wygłosić. Ona mówi, ja mówię, musimy się spotkać, ty mi w ogóle musisz to jakoś bardziej wytłumaczyć. Słuchajcie, ten człowiek po tygodniu zaczął odpowiadać oczami na komendy lekarzy. Zmienili mu klasyfikację z tej skali Glasgow na 6, później na 9. Mówię, to już blisko do 15. Później podał rękę lekarzowi. A później wstał i obudził się i wszystko pamięta i chodzi. Nie dotarlibyśmy do tego człowieka i do tej rodziny, gdyby nie to, że nasi sąsiedzi nas znają i znają nas na tyle, że gdy przyśnił się jej sen, to ona rozpoznała w ogóle to, że ona do nas musi zadzwonić, że nie ma takich innych w okolicy. Julita ze Strzeniówki, Michał ze Strzeniówki, Basia z Pruszkowa. Gdziekolwiek, gdzie jesteście, tak? Gdziekolwiek. Iwona ze Zgierza. Nina, gdzie z Wesołej, tak? To w ogóle jest, wiecie, to jest nasz wpływ, nasza parafia. Gdziekolwiek, gdzie chodzicie do pracy. W jakichkolwiek firmach. Tak nas mogą znać. Tylko my musimy o to zadbać. Musimy chcieć i się przebijać. Tak samo mojego syna znają w szkole. Czy się śmieją? Śmieją się czasami. Ale gdy jest potrzeba, to oni też wiedzą, gdzie przyjść. Wiedzą, że mogą do nas uderzyć. W tym tygodniu miałam takie spotkanie fajne też z panią u nas. Od jakiegoś czasu w ogóle Bóg mi pokazywał ją i mocno kładł na sercu. Stabilnego wieku osoba. Mająca wpływ też w naszej okolicy. Poszłam się z nią spotkać. Ja w ogóle szukam takich spotkań. Ja ich szukam. Ja się modlę. Mówię, Boże, ja chcę takich spotkań. Ja chcę iść do tych ludzi, chcę się z nimi spotykać. Do tych gotowych na królestwo. Głosiłam jej królestwo. Ona mówi, to ja już teraz wiem, gdzie ja będę dzwonić, jak będę w potrzebie. Ja już wiem, że mogę do pani. Szuka kobieta Jezusa. Więc przyszłam jej i powiedziałam, jak jest. Cudowna osoba, tak? Osoba, która jest człowiekiem wpływu, może to ponieść w ogóle dalej. Mówię, chcę, żeby mówiła wszystkim. Ja chcę, żeby ludzie o mnie sobie opowiadali. Nieważne, czy będą mówić dobrze, czy źle, niech opowiadają. Bo nawet jeżeli ktoś opowie o mnie, szydząc, to ten inny w swoim sercu może to odebrać zupełnie inaczej. Pamiętam, jak kiedyś pomodliłam się w szkole o jedną panią. Miała guza na kości. Pomodliłam się, guz zniknął. Przybiegła do mnie i mówi tak. Pracownica mówi, panie Julito, zniknął guz. Ale pani się nie przyjmuje, ja nikomu nie powiem. Mówię, ale ja chcę, żeby pani mówiła. Niech pani idzie powie wszystkim i temu lekarzowi, do którego pani się wybierała, że to ja, a ja przyjdę do kolejnych, powiem o Jezusie i będę się o nich modlić, bo ja tego chcę. Chcę mieć ten wpływ, wiecie, chcę mieć ten lokalny wpływ. I ten szeroki, ale i ten, gdzie mieszkam. Niech mnie znają. Ja mam w sobie ten ogień, wiecie, mam. Ja go podsycam. Każdego dnia, gdy głoszę Ewangelię, każdej osobie, której usłużę, o każdą osobę, którą się pomodlę, to mnie tylko bardziej nakręca. Ja usługuję także sobie, to podpala mój ogień.
zaczyna buchać wielkie ognisko, bo ja go w ten sposób nakręcam. Wszędzie tam, gdzie otworzycie swoje usta o Jezusie, będzie się podsycał tylko ten ogień. Będzie tylko większy. Kiedyś mówię, Boże, mówię, do czego ten Twój ogień można porównać? Do czego to jest podobne? Bo powiedział, do miłości. Tak jak kochasz swojego męża. Chcesz z nim rozmawiać. Chcesz być blisko. Chcesz więcej. Mówi, weźmiesz tylko trochę i chcesz więcej. Mówi, chcesz do niego w ogóle, wiecie, podejść. Mówi, chcesz pogłaskać, chcesz się przytulić. Mówi, jakby gdzieś poszedł, to ja go w ogóle będę szukać, pójdę za nim. I tak jest z tym ogniem. Zrób mały krok, a będziesz chciał więcej. A będziesz więcej i więcej pragnął. Gdy robimy, to podpalamy to ognisko. Być może na razie myślisz, że w tobie jest małe. Ale otwórz swoje usta, połóż swoje ręce, rozpalisz większy ogień. To cię będzie nakręcać i będziesz szedł i robił więcej. Ja też mam takie doświadczenie. Pamiętam, kiedyś słyszałam taką kobietę, która jest coachem i powiedziała coś takiego, że ludzie mają taką złą tendencję, żeby 5 lat rozpamiętywać swoją porażkę, a 5 minut świętować swój sukces, zwycięstwo, małe czy duże. Ja mówię, Boże, ja mówię, ja tak nie chcę. Ja w świecie byłam takim Hiobem. Mówię, ja nie chcę tak. Mówię, ja tak nie będę. Mówię, ja będę 5 lat opowiadać o moich zwycięstwach. Temu i tamtemu, każdemu spotkanemu na ulicy będę opowiadać o porażce. Pomyślę tylko 5 minut. Jeżeli coś mi się gdziekolwiek nie uda, bo mnie wyśmieje czy coś i wezmę z tego mądrość i przekuję ją na zwycięstwo. Będę opowiadać 5 lat i więcej i zawsze będę pamiętać. Mówię, tak będę robić. I to mnie będzie napędzać. Bo każdy z nas jest bohaterem, tak? W ogóle kiedyś przeczytałam gdzieś taką mądrość, że bohater to jest ktoś, kto chce czegoś dokonać, a nie tylko stać się kimś. Mówię, Jezus dokonał czegoś. Dokonał czegoś wielkiego. Wszyscy rozmawiamy o Jego dokonaniach. Mówię, Boże, o moich też będą mówić. Będą mówić ludzie w mojej okolicy, bo ja chcę czegoś dokonać. Nieważne, czy będą mówić to ewangelistka, czy duszpasterz. Mówię, ale będą opowiadać o moich dokonaniach, bo ja chcę czegoś dokonać. I chcę, żebyście wiedzieli, że każdy z was jest takim bohaterem. W miejscu, w którym jesteście, nie ma drugiego takiego jak wy. Nie ma drugiego. Tam, gdzie wy jesteście, to jest wasz wpływ. Tam jesteście bohaterami. Tam możecie czegoś dokonać. Tam nikt inny nie idzie i nie jest posłany. Tam nie ma takiego drugiego jak ty. Pamiętajcie o tym. Skończę, to będziesz miał unika słowo wiedzy, bo to chodzi już po pokazaniu. To jest bardzo ważne, co było powiedziane. Gdziekolwiek jesteś, nie możesz zapominać o tym, co ty posiadasz. I bardzo ważna rzecz. Kobieta powiedziała, ja się modlę o to. Modlę się o to. Ja się modlę o to. Słowo Boże mówi, nie macie, bo nie prosicie. Ludzie mówią, ja nie mam takich sytuacji. Nie masz takich sytuacji dlatego, bo nie modlisz się o te sytuacje. Dlatego ich nie masz. Ja wyszedłem z więzienia, zażyłem sobie zeszyt. Ja w tym zeszycie zaplanowałem osoby, którym będę głosił w ogóle. Rozumiecie taką rzecz? Zaplanowałem wszystkich moich znajomych. Ja się modliłem, ja się z nimi spotykałem i mówiłem im Ewangelię. Nie macie, bo nie prosicie.
wtedy nie ma sytuacji. To jest bardzo ważne, że ona się modli i ma tę sytuację. Wiecie, ja marzę o tym, żeby ludzie rozumieli, że coś należy do nich. To jest moja parafia. Moja. Możesz mieć swoje szpitale, swoje hospicja, swoje domy starców, swoje domy dziecka. Tego nikt nie musi ci zorganizować. Nikt. Rozumiesz to? Ty nie musisz być powołanym ewangelistą na urzędzie, który będzie szedł jak kombajn. Nie? Ty wystarczy, że będziesz chciał głosić, uzdrawiać, uwalniać. Wystarczy, że będziesz chciał, będziesz się o to modlił.